13 grudnia były urodziny naszego Ceylona. No i w związku z tym robiłyśmy tort z tego bazowego przepisu na ciasteczka. No i możecie zobaczyć, jak mniej więcej wyglądał nasz dzień w tamtym dniu. Zalałam właśnie koniom myszyk, Monika tam naciąga taśmę. Na chwilę on musi jeszcze postać. No i dam go potem koniom. Naciągniemy tą taśmę i je wypuścimy na zewnątrz. Miałyśmy w planach iść w teren się przejechać, ale no niestety pogoda jest taka, no, taka morzawka. No i ślisko dosyć, no a Denver ma podkowy i no wiem, jak to ostatnim razem wyglądało i nie chcę mieć powtórki z rozrywki. Także dzisiaj sobie chyba odpuścimy. No ale jeszcze będziemy robić zdjęcia z tortem urodzinowym dla Ceylona. Konie już wcinają. Lecimy naprawiać taśmy. Kiedy akurat skończyła ci się taśma, bo ci się zerwała, wykorzystaj sznurki od siana. Kiedy coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. No, od tamtego momentu mniej więcej widać, jak to jest powiązane. Jak na razie się trzyma. No to zachodź! Zrób. No. Co? Ceylon! Ja nie jest mnie. Jakie to ma słodkie oczy od domu. Fuj, posmarkało mnie. Ja balona trzymam. Mhm. Ceylon, jesteś gotowy na twój tort? Jesteś gotowy na tocik urodzinowy? Już? Tak? To mamy przełamać tak? To na pół, żeby ten tort dostał. Też chcesz go zjeść? Czekaj. Co podciągasz rękawy? Żeby nie mówiła się brudnej kurtki. No. No to łamaj. Uuu, jak się ładnie połamało. Chłopy! Panowie! Panowie! Gryziesz? I co, dobre? Dobra, dawaj już tam panom, bo panowie się już tu gryzą. Pany! Byście to naraz zjadły? No ten naraz. No ten też. Marchewki poskładały.
wesołe to. Dobra. Dobre? Dobre? Tak? Tory już nie mrali. Mi się wydaje, że nie, ale będzie... Ślizgą może być. Tak. Wkraczasz to do niedzielnej rutyny. Nie. No i tak wyglądał nasz dzień. I w związku z tym, że jest to pierwszy filmik w nowym roku, życzymy wam wszystkiego dobrego, żeby ten rok był lepszy niż 2020.